Cześć, witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku na tym kanale. Dzisiejszy temat odcinka będzie wałkowany po raz X na tym kanale, ponieważ dzisiejszy temat będzie laktacja tych dwóch samic. Mianowicie, dużo osób ten temat lekceważy, a to jest niedobrze, jak tego lekceważy, ponieważ to się może później odbić na hodowli dalszej zwierząt, które sobie właśnie dla siebie chowamy. Coś miałem jeszcze do powiedzieć. Jest to odcinek już drugi bądź trzeci z kolei o tej tematyce, ale pytacie się mnie właśnie na Messengerze, na mailu, co na laktację samic, ponieważ wiem, że teraz się samice po zakarcaliach są, jak ja, właśnie jest bardzo, bardzo fajny okres na zakot samic. I co właśnie na to, co tak piszecie i piszecie, więc postanowiłem taki odcinek dla Was nagrać. A wiem, że algorytm YouTube'a tak działa, że on film tutaj Was, którzy się dodali w tym momencie, ja, który film dodałem na przykład dzisiaj, to on po upływie roku, on go Wam znowu wyświetli na swojej tej karcie na czasie, czy jakoś tak. Co to? A, czajnik. Więc jeżeli go nie obejrzycie na przykład w ciągu jednego dnia, dwóch, on będzie Wam ciągle film ten wyświetlał, że jest nowy, ale jeżeli ja później dodam film nowy już na kanał, to już się Wam ten film nie wyświetli, tylko wtedy dopiero po roku się wyświetli Wam ponownie mój film, bo właśnie zauważyłem, że dużo osób komentuje po upływie roku. Wznawia się taka jakby fala komentarzy na to właśnie ten film, który komentujecie po roku. Więc to właśnie zauważyłem i to jest fajne, według mnie fajne. Tylko trochę szkoda, że tak po roku tak się tak to jakby aktywuje. Ponieważ temat akurat laktacji jest prawie cały rok, tak to można powiedzieć, jeżeli ktoś całorocznie zakaca. Ale te króliczki są spragnione, ale widać, że im smakuje ten preparat, który tutaj testujemy. Ale dobra, już tutaj przechodząc do tematu głównego odcinka, czyli samic tutaj karmiących. No w tym momencie jeszcze nie karmiących, ale samic właśnie, które są zakocone i będą już lada dzień, powiedzmy, że powinny karmić. Ponieważ są to pierwiastki, jak wiemy. One powinny się 11 kocić. Tak, no to mamy ile? 5 dni. No to już właśnie powinniśmy się zaopatrzać w to, aby samica tutaj, aby samica właśnie magazynowała to mleko, produkowała już, żeby gruczoły mleczne już tutaj pracowały, ponieważ nie jest taki okres, że my na przykład damy, zaczniemy stosować, powiedzmy, jakiś środek na mleczność. U mnie są to akurat naturalne środki, na przykład w dniu wykotu, i że ona od razu po kilku godzinach zacznie już tym przetworzonym pokarmem karmić swoje młode. Nie, to tak nie działa, to jest proces właśnie trochę długi, żeby tą laktację tak wzmocnić. Ale co tak na tą laktację zapodać? No z takich naturalnych, gdzie właśnie w tym okresie mamy na ogrodzie na pewno, no to jest to na przykład marchew. Jest to marchew, ale musimy uważać, żeby jej za dużo nie dać, ponieważ jest ona bardzo moczopędna i właśnie też można się nabawić biegunki przez nią. Marchew jest na pierwszym miejscu, na drugim miejscu jest koper. Koper suszony bądź świeży. Też wiadomo, że lepiej będzie koper właśnie świeży. No. Ja mam osobiście suszony, gdzie zaraz przejdziemy. Trzecimi takimi produktami, już powiedzmy, że to jest całej tablicy Mendelejewa, to są jeszcze takie produkty, wiecie, przykład burak jakiś, pietruszka korzeń bądź liści pietruszki. To już jest troszeczkę niżej od tej marchewki i kopru, ale też w mniejszym stopniu jakoś pomaga tym naszym samiczkom. No. Więc możemy na przykład takie co dwa dni taką marcheweczkę, nawet i pół marchewki królikom zakosanym podać. No to myśl zawsze jakoś wspomoże.
z takich właśnie świeżych produktów, które już wam wymieniłem, ale z takich suszonych, na przykład w moim wypadku tutaj jest owies, jęczmień, tym razem bez pszenicy, mieszanka, granulat, samica karmiąca. Tak, samica karmiąca. Tu jest akurat moja pietruszka z tamtego roku, którą sobie suszyłem. Tu jeszcze jest o koper łodyga trochę. I ja taką właśnie mieszankę stosuję w diecie. Wiecie, tutaj samic, które właśnie są zakocone, którym się właśnie zbliża termin wykotu. No i jak to podaję? No ja tutaj mam policzyć dokładnie, to ile tutaj będzie zboża. Tu będzie powiedzmy 70%, 25% będzie granulatu, no i pietruszki będzie te 5%, bo ona wiadomo jest suszona, więc jej dużo też nie trzeba dawać, bo ona tu zawsze, o, wszędzie gdzie ręką ruszy, to jest, więc też nie ma co z nią przesadzać. No i właśnie podstawą jest, żeby był granulat dla samicy karmiącej, nie tam żaden tucz, ponieważ on nie ma tych właściwości, które właśnie potrzebuje samica w czasie laktacji. No i również możemy też zapodawać wodę z witaminami. Tak, jeszcze teraz zapomniałem wam powiedzieć, że jeszcze bardzo ważnym produktem jest, wiecie co? Lucerna. Spojrzałem na siano. Zapomniałem całkiem. Ja u siebie właśnie nie podaję takiej lucerny w postaci jakiejś właśnie takiej świeżej bądź suszonej, nie mam tego dostępu. Ale też właśnie jest lucerna. Ona jest, by powiedzieć wam, na granicy z koprem. Między koprem a marchewką. Tak powiedzmy, marchewka pierwsze miejsce, drugie powiedzmy, że lucerna, trzecie koper. Z takich mlekopędnych właśnie warzyw, ziół, o. No. Więc też właśnie możemy podawać lucerkę sobie, co nie? Budownicza. Ty tak budujesz wszystko. Zobaczcie, co wybudowała tam. Nie wiadomo, czy się wykociło, czy się nie wykociło. Jeszcze 5 dni, ale... Jak pamiętacie, będzie moje odcinki właśnie z ubiegłego roku, to jeszcze podawałem ziemniaki z otrębami pszennymi. To jest też bardzo fajne właśnie na mleko, ale nie będę w tym roku tego u siebie stosować, ponieważ nie mam otrębów, ale jak ktoś ma dostęp do otrębów, to właśnie może też zapodać. Czego nie dawać w takim okresie, czy samica karmi, produkuje to mleko? Najważniejsze jest to, aby nie podawać mięty, podkreślam mięty, ponieważ mięta hamuje tutaj mleczko, które właśnie samica nam tutaj dla naszych młodych naprodukuje, więc mięty tutaj nie podajemy w ogóle, ani w postaci suszonej, ani świeżej. Drugim elementem, to co to było, coś pamiętam, już wyleciało mi z głowy, widzicie jak to jest, mięta i pszenica. Pszenica jest też ciężkostrawna, podkreślam. Też nie dajemy pszenicy, ponieważ ona jest ciężko sama, jeżeli młody na przykład nam takiego mleka napije, który jest też ciężko dla niego, będzie strawny, ponieważ samica robi mleko z to, co my jej podamy. To w takim wypadku młody może dostać wzdęcie nawet i padnie, a my nawet o tym nie będziemy wiedzieć, z jakiego powodu padł. Bo on się napije mleka kilka godzin królikania, bo to jest młody królik, gdzie naprawdę ma odporność bardzo, bardzo delikatną. No, i jeszcze kukurydza. Kukurydza jest też ciężkostrawna, na przykład tak samo jak słonecznik. Teraz macie na przykład do niego dostęp. Chodzi mi o nasiona słonecznika, nie o liście, bo liście jak króliki mogą też jeść, bo akurat u mnie dostały kurki słonecznik, już zostały same te pałki. To jest też właśnie ciężkostrawne, więc też się go nie polecam podawać. No mówię, ważne, żeby była dieta dla królika zróżnicowana. Najważniejsza była w niej marchewka, koper, lucerka, nie musi być, ja nie daję, siano, to podstawa, to jest dużo włókna
gdzie samica potrzebuje. No i jakaś woda z witaminkami, bądź zwykła woda z zakwaszaczem, jaka tam dacie, to już mniejsze, ale żeby lepiej była z witaminkami, zawsze tam jakieś witaminki wpłyną na odporność na tych naszych młodych króliczków. No i tyle. Co się tu zmieniło w całej bandzie? Może wam teraz nie powiem. Powiem wam w następnym odcinku, bo niedługo też będzie odcinek z nowych nabytków. Więc czekajcie, wyczekujcie, aż się doczekacie. Dobra, moi drodzy, w tym odcinku byłoby to już na tyle, taki odcinek teoretyczny bardzo. Więc myślę, że się wam spodobało. Napiszcie, czy czegoś dowiedzieliście, czy już czy wiedzieliście. Jakie wy macie na ten temat spostrzeżenia, ponieważ każdy może żyć inaczej, nie musi robić tak, jak ja mówię, ale ja to właśnie mówię na własnych doświadczeniach. Jeśli się podobało, zostaw łapeczkę w górę, pamiętaj, że istnieje grupa Ta Banda Jakuba i trzymajcie się do następnego odcineczka. Cześć.